O co w rzeczywistości chodzi w ustawie wiatrakowej? Na czym mógł polegać zastosowany przy jej pisaniu manewr? Jaką rolę pełnią w tej kwestii firmy lobbingowe? W końcu pytanie, czy politycy sami piszą ustawy? No i skąd pośpiech w tworzeniu tych konkretnych przepisów, które właśnie zostały, jak się okazuje, wycofane z procedowania? O tym wszystkim w specjalnym programie Czuwaj w Tygodniu. O sprawach ważnych i pilnych. Marek Miśko, czuwaj. Czujcie się jak u siebie. Zgodnie z obietnicą rozwijamy kolejne projekty, dlatego ten, który dziś nazwaliśmy razem z Moniką, z moją żoną, czuwaj w tygodniu, będzie... Ukazywał się niecyklicznie, ale będzie dotyczył spraw ważnych, istotnych, dziejących się tutaj i teraz. Będzie to swoisty komentarz i analiza pewnych działań, które są związane bezpośrednio z naszym życiem. Będę starał się przygotowywać te materiały jak najbardziej merytorycznie tylko się da. Dlatego dzisiaj, w pierwszym odcinku tego cyklu, przedstawię dane na temat tej afery wiatrakowej zupełnie z innej perspektywy niż robią to wszyscy dziennikarze, blogerzy w mediach. Podam fakty, a następnie skupię się, na mechanizmie lobbingu, który działa w Polsce. Powinien przynajmniej działać legalnie. Jeżeli są Państwo zainteresowani, aby ten kanał się rozwijał, aby projekt Marek Miśko Czuwaj w przyszłym roku mógł zamienić się w telewizję, w internetową telewizję, taką jak zrobiliśmy kiedyś przy projekcie w sensie.pl, będę zobowiązany za wsparcie. Jeżeli będą mogli go Państwo udzielić, to wszystkie informacje na ten temat znajdziecie w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu. To co? Zaczynamy! Czym jest ta ustawa? W pierwotnym przekazie medialnym ustawa wiatrakowa, tak nazwana, miała dotyczyć zamrożenia cen energii elektrycznej. Nieźle to zostało wymyślone, zobaczcie, któż z nas chciałby protestować w tej sprawie? Posłowie, chcąc nie dopuścić do wzrostu cen energii dla gospodarstw domowych, podejmują działania prawne, no i wszystko wydaje się proste: zamrożenie energii elektrycznej. Pamiętajcie, że nasze rachunki w kontekście kryzysu energetycznego, który nadal trwa i nadal się rozwija, chociaż nie wszyscy go zauważamy, nie wzrosły i utrzymują się na stałym poziomie, ponieważ nadal działa tarcza antykryzysowa, która przez samo uregulowanie cen energii przez dwa lata miała kosztować budżet państwa, jak twierdziła jeszcze przecież niedawno minister Anna Moskwa, 100 miliardów złotych. To, że nie płacimy dzisiaj rachunków większych o kilkaset, a być może w niektórych przypadkach nawet tysiąc czy więcej złotych, jest to właśnie to działanie. Działanie związane z tarczą antykryzysową, która ma kosztować, jak rzekłem, 100 miliardów złotych tylko przez dwa lata. Problem jednak w tym, że jakiś spryciarz postanowił, jak sądzę, wykorzystać okazję i dodać do ustawy zapisy w żaden sposób niezwiązane z zamrożeniem cen energii. Czy było to nielegalne działanie lobbystyczne? Tego nie można powiedzieć wprost, chociaż, jak sądzę, sama logika przynajmniej nakazywałaby nam poddać uczciwość poselskich intencji pod wątpliwość. Procesem legislacyjnym zajmowali się posłowie Polski 2050. Liderem projektu była poseł Paulina Henik-Kloska. Pani poseł po raz pierwszy dostała się do Sejmu z list nowoczesnej Ryszarda Petru w 2015 roku. Do kolejnego Sejmu wyszła już dzięki uprzejmości Koalicji Obywatelskiej, no a w najnowszej kadencji wystąpiła pod zupełnie innymi barwami, pod sztandarem Trzeciej Drogi. Zwróćcie uwagę na sposób komunikacji w sprawie zakończenia prac nad ustawą na samym poziomie jej tworzenia: oto x publikacja wspomnianej pani poseł. Prace trwały do późnych godzin nocnych, narady były długie i mocno merytoryczne. Do Sejmu dziś trafi projekt ustawy naszej koalicji o zamrożeniu cen prądu, uwolnieniu, rozwoju turbin wiatrowych na lądzie i powrocie obliga giełdowego. Gdy jedni się bawią w rząd, inni pracują. Prace były tak merytoryczne, że jak dziennikarze zaczęli wokół tego węszyć, pani poseł natychmiast oraz jej koledzy z partii zaczęli mówić, że oczywiście to jest dopiero projekt, że będą procedowali to jeszcze w komisjach Sejmowych. No to albo były merytoryczne i pracowaliście nad tym projektem całe noce, albo przynosicie do Sejmu bubel, nie wiadomo przez kogo napisany, i będziecie dopiero nad nim procedowali w świetle komisji, których już w ogóle obywatele nie śledzą i nie obserwują. No chyba, jako mieszkańcy Polski, ci, którzy płacą podatki, chcielibyśmy, aby prawo było tworzone w sposób przejrzysty, a już szczególnie, kiedy trąbicie, że jest to wielki sukces. No i nagle okazuje się, pani poseł, że ktoś czyta projekty ustaw, co może dla niektórych polityków jest wielkim zaskoczeniem. No, i wnikliwa analiza treści wykazała, że główny cel zapisów, czyli ochrona Polaków przed podwyżkami energii elektrycznej, to nie jedyna rzecz tam zawarta. Tak było? W wersji przedstawionej przez grupę posłów marszałka hołowni, farmy wiatrowe można byłoby budować 300 metrów od zabudowań. Dziś minimalna odległość turbin wiatrowych od tychże zabudowań wynosi 700 metrów. Miało to dotyczyć również okolic parków krajobrazowych. Zobaczcie, Symptomatyczne, że nie spotkaliśmy się tutaj, chyba że wyznacie, z jakimś oporem organizacji zajmujących się ekologią, szczególnie tych zagranicznych. Jeszcze w czerwcu 2024 roku Portal Energetyka 24 podawał e, taką oto informację. Według szacunków US Fish and Wildlife Service, każdego roku na farmach wiatrowych ginie 140 do 500 tysięcy ptaków. Turbiny wiatrowe są też jedną z głównych przyczyn masowej śmiertelności nietoperzy. Według niektórych badań w ten sposób ginie ponad 800 tysięcy zwierząt rocznie. I co? Nagle ptaki przestały ginąć? A może niemieckie wiatraki są bardziej wyrozumiałe dla zwierzyny, co? Tak jak niemieccy ekolodzy działający w Polsce są bardziej wyrozumiali, gdy chodzi o przyszłe niemieckie interesy na terenie naszego kraju? Czy jest tu pewna koincydencja? Wróćmy jednak do ustawy. Otwierała ona też furtkę, która mogłaby zakończyć się wywłaszczaniem z gruntu prywatnych właścicieli działek. I posesji, gdyby wymagało to budowanie w danym miejscu farmy produkującej energię z odnawialnych źródeł energii. No i co, to są te standardy? Nowe standardy? Standardem nowej Polski ma być zaszywanie w ustawach dotyczących zupełnie czegoś innego przepisów ingerujących we własność Polaków, czyli w inne sfery? Ale to jest nie wszystko. Ustawa przenikała też do innych aktów prawnych, takich jak na przykład rolnictwo. Dawała ona możliwość wykorzystywania de facto gruntów rolnych najlepszej klasy pod inwestycje z rolnictwem niezwiązane. Warto więc w tym miejscu zadać pytanie: czy wpisywanie do ustawy mającej na celu ponowne zamrożenie cen energii elektrycznej innych zapisów niż te, które powinny się w niej znaleźć, jest etyczne? Czy jest przejrzyste, jest moralne? Myślę, że nie. Tak, jak jest nieetycznym i wysoce zastanawiającym lobbowanie przez dziennikarzy zajmujących się energetyką za konkretnymi rozwiązaniami i zmianami w przepisach, przy jednoczesnym przyjmowaniu przez nich nagród od firm, które działają w tej przestrzeni, głównie firm zagranicznych. Mleko się rozlało. Co wydarzyło się dalej? Dziennikarze tacy jak Wojciech Wybranowski i Marcin Dobski zaczynają zalewać sieć kolejnymi informacjami na temat prawdopodobnych zależności polityków i ich asystentów w kontekście tej kontrowersyjnej ustawy. Wskutek tego dalsze brnięcie w kierunku jej uchwalenia stało się politycznie nieopłacalne. No chyba nie myślicie, że wycofanie projektu jest dobrą wolą polityków, że, że zrobili to dlatego, że zrozumieli swój błąd, właśnie przyznaniem się do błędów. Sprawy po prostu poszły za daleko i mogły wpłynąć na polityczną wiarygodność i to na kilka miesięcy przed wyborami samorządowymi. Bo przecież w ustawianiu tych wiatraków czy też miejsc, w których miałaby być produkowana energia z odnawialnych źródeł, dotyczy bezpośrednio samorządów. Mamy też zapasem wybory do Europarlamentu w przyszłym roku. Takie ryzyko polityczne byłoby więc nieopłacalne, stąd decyzja o zablokowaniu ustawy. Zobaczcie. Jacek Kosakowski, jeszcze w roku 2020 asystent pani poseł Henik Kloski, jest, tak się składa, prezesem centralnej grupy energetycznej SA w Koninie, inwestującej w OZE. Ten sam Kosakowski mocno przekonywał w lutym 2023 roku o konieczności zmian dotyczących lokalizacji farm fotowoltaicznych. I kolejny screen. Poseł Henik Kloska twierdziła w sobotę, że nie spotykała się z inwestorami OZE w swoim okręgu wyborczym, bo ich nie zna. A tu czerwiec 2020 i poseł na otwarciu elektrowni wiatrowej w gminie Rychwał. Inwestor Quair Polska. No i ostatni tweet. Poseł Polski 2050 Sławomir Ćwik jest właścicielem firmy Energy. To może Was zaskoczę, ale zajmuje się ona montowaniem fotowoltaiki. Czyż nie jest to zastanawiające? Lub czasopisma. Niewielu już pamięta, ale był kiedyś słynny rok 2002 i trwająca w tamtym czasie tak zwana afera Rywina, pamiętacie? Na jej kanwie powstało właśnie słynne określenie 'Lub czasopisma', które przeszło do kanonu tworzenia prawa. Lub czasopisma był to fragment zdania usunięty z przyjętego w 2002 roku rządowego projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, zmieniający sens i zakres obowiązywania niektórych kluczowych ustaleń tej ustawy. W przyjętej przez rząd pierwotnej redakcji projektu ustawy, w artykule 36, mowa była o zakazie wydawania koncesji na telewizję ogólnopolską wydawcy ogólnopolskiemu, który równocześnie jest wydawcą dziennika lub czasopisma. W marcu 2002 roku, jak ustaliła Sejmowa Komisja Śledcza w sprawie afery Rywina, Janina Sokołowska i Iwona Galińska, czyli urzędniczki Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Tomasz Łopacki, prawnik z Ministerstwa Kultury, Wykreślili z projektu dwa wyrazy, czyli właśnie lub czasopisma, przez co zakaz udzielania koncesji nadal obowiązywałby wydawców dzienników, ale już nie obowiązywałby wydawców tygodników albo innych czasopism nie będących dziennikami. Zamierzeniem autorów tej manipulacji było umożliwienie starania się o koncesję konkurentom Agory, czyli wydawcy gazety wyborczej. Sytuacja ta dobitnie pokazała, jaki wpływ na tworzenie ustaw mają różnego rodzaju kruczki prawne, w których usunięcie dwóch wystarczyło dwóch, wydawałoby się nic nieznaczących wyrazów, wywraca do góry nogami porządek prawny i komuś pakuje pieniądze do kieszeni. Ustawa wiatrakowa wstrzymana. Dziś, czyli we wtorek, dowiadujemy się, że ustawa wiatrakowa zostaje wstrzymana. No proszę, kto by się spodziewał? Jak podaje portal bankier. Ustawa wiatrakowa zostanie wstrzymana, ustalił nieoficjalnie Onet. Przepisy dotyczące turbin wiatrowych mają zostać wyłączone z ustawy zamrażającej ceny prądu i złożone w Sejmie jako nowy, odrębny projekt rządowy po przyjęciu władzy przez nową większość. Smutne, że taka refleksja przyszła tak późno. Że co, że polski zaścianek nie dał się wmanewrować w skomplikowane układanki i zaczął węszyć? Myślę, że powinniśmy podziękować dziennikarzom, którzy odważyli się stanąć naprzeciw lobbystom. Lobbying. Mechanizmy. Ustalmy na początku. Lobbying jest naturalną praktyką. Występuje on w każdym cywilizowanym państwie i chociaż zdaje sobie z tego sprawę, że nazwa ta może budzić różne emocje, a najczęściej negatywne skojarzenia, to jeżeli jest on uregulowany, może przyczynić się do rozwoju kraju, przedsięwzięć biznesowych i w konsekwencji całego społeczeństwa. Posłowie przecież nie muszą o wszystkim wiedzieć. Ministrowie nie muszą znać każdego tematu, który dotykają. Więc jeżeli jest jakaś powiedzmy firma transportowa, która yy, zna się na swoim rzemiośle, zna swoją pracę i wie, jakich ustaw, jakich prac potrzebuje, no to może zarejestrować sobie takiego lobbystę, który będzie przychodził oficjalnie do parlamentarzystów, do Sejmu i będzie mówił: Proszę Państwa, nasza branża polega na tym i na tym. Chcielibyśmy, abyście zmienili przepisy prawa, ponieważ nam dokuczają, ponieważ blokują rozwój naszego yy, sektora. W takiej sytuacji jest to wszystko oczywiste i zrozumiałe. Ale problem pojawia się jednak wtedy, gdy odbywa się to poza wiedzą opinii publicznej, poza kontrolą państwa. I znam dziesiątki podobnych działań, w których różnego rodzaju grupy wpływów. Przynosiły ustawy leniwym politykom, próbując w ten sposób forsować zmiany przepisów prawa, często z niekorzyścią dla państwa, a korzyścią dla siebie i swoich interesów. Lobbying przede wszystkim jest związany ze skutecznością. Za to tym ludziom się płaci. To nie jest tak, że ktoś daje im pieniądze za szlifowanie sejmowych czy senackich lub ministerialnych korytarzy. Ci ludzie otrzymują jakąś garzę, a potem tak zwane success fee, kiedy temat doprowadzą do końca. Więc myślę sobie, że lobbying szybko zrozumiał, że oficjalne działanie jest mało skuteczne, bo oficjalne. No i korzystając z okazji, że posłowie nie muszą się nikomu spowiadać z tego, kto przynosi im konkretny projekt zmian przepisów, wielu przedstawicieli interesów różnych firm, instytucji czy organizacji uznało, że nie ma potrzeby wysiadowania w Sejmie, skoro można coś załatwić sprawniej, być może niekoniecznie legalnie albo na granicy, a może po prostu po znajomości. Zobaczmy, jak wyglądają oficjalne raporty kancelarii Sejmu na temat zarejestrowanych oficjalnych lobbystów działających w Polsce oraz tych, którzy mają prawo działać na terenie Sejmu. Rok 2010. W Polsce zarejestrowane są 183 podmioty, w Sejmie działa ich 19. Pięć lat później, w roku 2015, następuje wzrost do 339, w Sejmie działa już natomiast 27 grup lobbyingowych. W roku 2020. Lobbystów jest już 473, z czego 16 firm lobbingowych w sejmie? No i najnowszy raport rok 2022 zarejestrowano podmiotów 519, a w sejmie bez zmian 16. Co mówią nam te dane? Co mówi nam to zestawienie? Jaki wniosek możemy wyciągnąć? Zwróćcie uwagę, że pomimo wzrastającej od 13 liczby lat lobbystów wpisanych na oficjalną państwową listę, ze 183 w 2010 do 519 w roku ubiegłym, liczba lobbystów działających w Sejmie nie zwiększa się proporcjonalnie. Ale to nie wszystko. Sprawdźmy, jak wygląda ich zaangażowanie w Sejmie. Zdradzę Wam, że jest minimalne. Z ogólnej liczby 18 uprawnionych do prowadzenia zawodowej działalności lobbingowej na terenie Sejmu w 2022 roku pięciu lobbystów uczestniczyło w posiedzeniach komisji sejmowych. Podczas sześciu posiedzeń lobbyści zabierali głos, przy czym w przypadku czterech posiedzeń były to uwagi odnoszące się do tematu obrad. Czy nie zastanawia Was ta niewielka aktywność? Czy jest to dowód na to, że łatwiej prowadzi się rozmowy poza światłem kamer? Ocenę zostawiam Państwu, ale chyba jest coś na rzeczy. Raport. Już w roku 2012 Grupa Państw Przeciwko Korupcji Greco oceniła polskie przepisy dotyczące zapobiegania korupcji w kontekście parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów, w których oceniano, że mamy w tym zakresie sporo do nadrobienia. W raporcie znalazło się aż 16 rekomendacji dotyczących kontaktów parlamentarzystów z lobbystami zawodowymi, w tym zwiększenie przejrzystości tych relacji. Miało być też związane z uzupełnieniem zasad etyki poselskiej o jasne wskazówki dotyczące konfliktów interesów i prowadzenie standardów etycznych również wśród senatorów. Czy jest to etyczne, że jeden z byłych asystentów jednej z pani poseł, która jest odpowiedzialna za projekt ustawy na konkretny temat, jest również biznesowo zainteresowany tym tematem? No, śmiem wątpić. Dodatkowo Greco zaleciła opracowanie jasno zdefiniowanego mechanizmu deklarowania potencjalnych konfliktów interesów parlamentarzystów, uwzględniając interesy członków najbliższej rodziny w związku z konkretnymi przepisami prawnymi. Warto, myślę, więc postawić pytanie: gdzie mogę znaleźć takie zapisy? Gdzie, gdzie możemy je znaleźć? Gdzie one są w polskim prawodawstwie? Jak wygląda wypełnianie rekomendacji przez władzę ustawodawczą? Może jest to skomplikowany proces, co? Może nie da się tego zrobić, na całym świecie się da, a u nas się nie da. A może jest to po prostu proces nieopłacalny. No i pniemy się ku górze. Tak jak Państwu obiecałem, będziemy starali rozwijać się nasz projekt i jest to jeden z tego y, rozwoju elementów, czyli program Czuwaj w Tygodniu o sprawach ważnych, pilnych, najistotniejszych, który będzie pojawiał się na razie mniej regularnie niż te odcinki, które emitujemy w soboty i niedzielę po godzinie 19. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, aby postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee, jeżeli są Państwo zainteresowani, aby zostać naszymi mecenasami za pomocą serwisu zrzutka czy w jakiejkolwiek innej formie, wszystkie informacje na ten temat są umieszczone w pierwszym komentarzu oraz w opisie tego filmu. Za wszystkie wpłaty z wszystkim mecenasom, którzy już dzisiaj przyczyniają się do tego, że możemy nadawać co tydzień, no i rozwijać nasz projekt. Serdecznie dziękuję. Jestem Państwu zobowiązany, kłaniam się w pas i przypominam, że jest to również Wasze dzieło. A na odchodne. Kończąc postawię nieśmiałą tezę. Bo życie, szczególnie to polityczne, bywa skomplikowane. I czasem jest tak, że jest inaczej, jak mówią nam w mediach. Może jest więc w tej sprawie zupełnie coś innego, jakieś inne dno. Może jest tak, że zapisy mówiące o zmniejszaniu odległości wiatraków od zabudowania, nawet parków krajobrazowych, coś bardzo kontrowersyjnego, zostały włączone do ustawy jako zasłona dymna. Żeby można było je w odpowiednim momencie wywlec na światło dzienne i żeby skupić uwagę opinii publicznej na tym konkretnym aspekcie, aby przesłonić inne, znacznie ważniejsze sprawy. Na przykład takie jak to, kto będzie budował te wiatraki. I za jakie pieniądze? I w ramach jakich ofert? I w ramach jakich przetargów? Albo kto uczestniczył w procesie pisania ustawy, albo czy ludzie zaangażowani w ten projekt czerpią lub w niedalekiej przeszłości czerpali korzyści finansowe poprzez swoje zaangażowanie w energię odnawialną, na przykład prowadząc taką firmę. Otwieram dyskusję. Do zobaczenia w sobotę po godzinie 19. .00. Marek Miśko, czuwaj, dziękuję za Państwa poświęcony czas, który jest dla mnie najcenniejszy.